Obecnie w szkole uczy się 421 uczniów, pracuje 53 nauczycieli i 14 osób niepedagogicznych. Szkoła posiada 22 oddziały, w tym 2 zerówki i 10 oddziałów integracyjnych. Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym. Jest to konieczność, ponieważ brakuje sal dydaktycznych. Placówka jest przepełniona na tyle, że 4 klasy muszą korzystać z sal katechetycznych przy kościele. Kiedyś to były klasy dwuciągowe, AB wystarczało. W tej chwili klas pierwszych jest 5, drugich 4 i trzecich 4 i sukcesywnie liczba rośnie w miarę jak się rozwija osiedle. Sprowadzają się tutaj ludzie młodzi z dziećmi, jest ich to rejon, dlatego tutaj zapisują dzieci. Nie tylko sale lekcyjne są problemem. W szkole nie ma świetlicy, a nauczyciele muszą korzystać w trakcie pracy z 2 niewielkich pokoi. Podczas Komisji Oświaty, która odbyła się w piątek 6 lutego, radni dyskutowali o tym problemie oraz odbyli wizytę w klasach szkoły podstawowej nr 1. Wszyscy byli zgodni, rozbudowa szkoły jest konieczna. Projekt jest gotowy. Jest także pozwolenie na budowę i co najważniejsze, pieniądze. 1 700 000 zł pozwoli na realizację pierwszego etapu. Do wyboru są 2 warianty rozbudowy. Naszym zamierzeniem wspólnym Rady, Pani Prezydent, Urzędu Miejskiego jest, aby zrealizować tak zwany etap trzeci, myląca może nazwa, ale w tym etapie jest to pozyskanie dodatkowych 3 pomieszczeń dydaktycznych, których bardzo brakuje w tej szkole, o pomieszczeniach towarzyszących nie wspomnę, bo tam jest kilka pomieszczeń towarzyszących dydaktyce i pomieszczenia gospodarcze. Drugi z kolei zakłada rozbudowę skrzydła, w którym obecnie uczą się najmłodsi. Miałyby powstać 2 sale dydaktyczne oraz świetlica. Który z nich zostanie zrealizowany jako pierwszy, tego jeszcze nie wiemy. Dyrekcja oraz radni z Komisji Oświaty wciąż rozważają warianty.